Dzień dobry wszystkim. Siemanko, wszystkim dobry wieczór już chyba. No jasne, dobry wieczór, no. Dobry wieczór. No i tutaj musimy się odnieść do takich zagadnień mięsa. Więc to jest dla mnie, to ja się odnoszę, to jest dla ciebie, to ty się odnosisz, prawda? I ruszamy z tematem. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Powiedz to swojemu przyjacielowi. Na ostatnim zdjęciu w ręce trzyma jego książkę. A nie wiem, czy wiesz, że pierwszy z lewej to jest szlachet, który był 60 do sprawy pruszkowskiej. I kto tu jest hipokrytą i kto tu promuje rozjebuszów? No odnieś się do tego, proszę. Chodzi o to zdjęcie, tam, co on tam przesłał tobie spod biura, znaczy nie biura, tylko studia nagrań, co Szatkowski prowadził, nagrywał programy. No tak. To faktycznie tam spotkaliśmy się, to byłem ja, Żółty z Grochowa, bo też jakiś program nagrywał, był ten Konrad Niewolski. Tak, tak. No i tam później patrzę szlachet. Nie? Ja tak szczerze powiedziawszy, to go pierwszy raz widziałem już po opuszczeniu zakładu karnego, tak? Że nie spotykaliśmy się nigdy wcześniej. No i on tam miał książki, to oczywiście przed tym programie sobie tam ten, nie wiem, czy Szatkowskiemu tam dawał. Między innymi dał też, czy wezmę książkę. Ja mówię, dlaczego mam nie wziąć? Wziąłem tą książkę, co prawda nie czytam i nawet nie czytałem jej, ale też nieistotne. Dałem to na, bo tam też o Pershingu miałem książki od Filipa, to dałem to na licytację dla dzieci chorych. No i to takie zdjęcie było zrobione. Po całkowitym tym nagraniu tych, jak to się mówi, programów u Szatkowskiego. Tam Kryminalna Polska i tam jakieś różne, bo Konrad chyba o tym Symetrii wtedy mówił. No co, no i oczywiście, jeżeli co, no jest faktycznie tak, jest faktycznie, miał zarzut, nie zarzut, tylko postawiono to 60, paragraf chyba 3, czy tam już nie wiem, 4, w każdym razie nie potwierdził tego w sądzie, tego z informacji moich, to ja znam, ja spotykałem się przez Pruszkowskimi starymi, żaden Pruszkowski, czy Parasol, czy Waniek, czy nie wiem tam, no jeszcze, było jeszcze kilka osób, nie będę już mówił, bo to nie, bez sensu, starzy Pruszkowski, ni żaden mu nie ubliżał, także nie, to, czyli to jest po pierwsze, no wiadomo, że już 60 to już nie jest ich tylko dokładnie, sprawa, dokładnie. Bo to jest sprawa wszystkich. Nawet jak chciał być, to już go nic nie broni, tak, wszystko tak. Go dyskryminuje, no. Ale, dokładnie, no. Także to oczywiście nie było dla mnie tym, bo wiadomo, za to, że był, to i tak już jest, jeżeli po tamtej stronie jest zdyskwalifikowany totalnie. Dokładnie. Oczywiście, żeby wszyscy wiedzieli. On odmówił później zeznań, on w ogóle przez niego, oczywiście, żeby było jasne, chyba że miejsce ma inny ten, o czym ja nie wiem, to niech pokaże artykuły, czy tam pokaże wyroki sądu, że na podstawie zeznań Mariusza Szlacheta dostał taki i taki wyrok. Z tego, co jest mniej wiadomo, oczywiście, żeby nie było, bo nie czytałem żadnych tych, to jest tylko oczywiście z wiedzy mojej, tam, co jak rozmawialiśmy, a robiliśmy jakieś tam spotkania ze starymi Pruszkowskimi. Ja wiem, że dzięki niemu nie siedział nikt, nie dostali za niego wyroku. No a on, skoro tak ten twierdzi, że dostał tą 60 i ją trzymał, także tak powiem, to dlaczego dostał 7 lat, kurwa? A starzy Pruszkowscy po 6, po ten, no to jak, no to chyba coś tu jest chyba nie tak. Także czyli jest to prawda, że jednak wycofał te zeznania. Oczywiście, tak jak mówisz, nie zmienia to faktu, że był. Dokładnie, że chciał. W naszych, w naszych zasadach on jest zdyskwalifikowany. Z tym, że teraz słuchaj, no, do czego dążę? Sam mi wyświetlił, że nie przyjęli zlecenia za zabójstwo na mnie. No wiesz, to już też inaczej, oczywiście, żeby nie było. Ja już to wiedziałem, ale wiesz, dobrze wyszło, bo on nie wiedział, że ja wiedziałem. I sam przyznał się, że masa płacił za moją głowę. Ja już o tym dokładnie wiedziałem, bo nie tylko jego tam, ale z Pershingiem się założył o chyba 70 czy tam 170 łącznie było koła papieru, że ja nie przeżyję miesiąca po wyjściu. No wtedy oczywiście Grześka jeszcze wcześniej zastrzelił, jak ja siedziałem wtedy, tak? To Wota. Także to wiadomo kto i wiadomo kto zlecał.
To jest taka ten. No i co? No i powiedzmy teraz tak, ja patrząc na ze swojej, że tak powiem, z strony, na pryzmat tego wszystkiego, to ja, on mi jest bliżej, bo on wyświetla tą patologię właśnie tych koronnych, tych 60-tek, mimo że sam był, w jakiś sposób go nakręcili, zakręcili, to już nie jest mój problem, to jest już jego problem i z tym musi żyć. Zobacz, jaką miał odwagę cywilną, że on sam w programach zaczął o tym mówić, nie ukrywał tego, nie robi z tego, nie wiadomo, że on nie, to nie tak, tylko po prostu, chuj, zajebał babola, wie o tym, że już z tym do końca życia musi żyć. I teraz jeszcze do czego dalej dążę. I moim zdaniem, jeżeli on pokazuje całą tą patologię, z którą którym mięśniak i masa dalej brną, hołbią się, no przecież jak można dawać szacunek, w taki sposób i jeszcze wybielać, koronnego? No to przecież, to ręce opadają, rozumiesz? Jeżeli ma być szczery, to ten szlachet lepiej się zachowuje, niż nie jeden, taki mięśniak, No pomyśl sam, według mnie, ja oczywiście to nie mówię, że to ma być tak już z tego, no bo to jest tylko moje zdanie. I wracając do tego drugiego, czy trzymam książkę? No pewnie, że trzymam. A co to on jest, jakiś spelp, jakiś śmel, co ja mam? To mi zabroni książkę trzymać? Ja przecież nie jestem jakimś jego promotorem, nie robię z nim interesów, nie buźkuję z nim, nie wychwalam go gdzieś tam na tym. Tam kiedyś chciał Darek z Arkiem chyba coś tam rozmawiał o walce z Mięśniakiem, no ale Mięśniak oczywiście kupę zrobił i niestety już było po wszystkim. Rozwiązał się problem. Mm-hmm. Czekaj, zobaczymy to następne, co on mówi. A przypominam, że w twoim żenującym filmie mówiłeś o nim per pan przyjaciel. Także najpierw uprzątnij sobie swoje podwóreczko, a potem dopiero zacznij się zabierać za innych. Odnośnie tego, co powiedziałeś. Dobrze. Przede wszystkim. Teraz tak, czekaj, to ja. To chodzi o mnie, chyba. Czy o ciebie chodzi. Że ty mówiłeś o szlachecie jako przyjaciel, tak? Znaczy nie, to ty mówisz, że jestem twoim przyjacielem. No, aha, i ja mam sobie uprzątnąć swoje podwóreczko. To czekaj. To może ja odpowiem. Mi nie wiadomo nic złego na temat Miśka. I jeżeli masz jakieś zarzuty wobec niego, to mu je przedstaw. Udokumentuj. Jeżeli robił cokolwiek na mordę, to na pewno masz tak samo dowody. A jak słyszałeś, to słyszeć można bardzo wiele. Dlatego, jeżeli coś mówisz, to miej na to dowody. Jeżeli ich nie masz, to milcz. Tyle mięso. Czekaj. Dokładnie. Jeszcze coś mówił. Ponadto ty to możesz sobie chcieć. Możesz jedynie wypowiedzieć swoją opinię. W zasadach i regułach grypsowania nie ma czegoś takiego zapisanego jak znajomość z policjantem. Gdybyś nie mógł w jakikolwiek sposób, słyszę, że jedziesz samochodem, więc jesteś człowiekiem motoryzacyjnym, okej. Gdybyś nie mógł w jakiej formie w ogóle się odezwać do takiej kurwy jak koronny 60, a nie zapominajmy, że kurwami też są policjanci według zasad i reguł grypsowania, to w takim wypadku, jeżeli zatrzymuje cię w tej chwili policja do kontroli, to musiałbyś spierdalać, a nie wykonywać polecenia, czyli policja podchodzi i każe ci pokazać dokumenty. Co robisz? Wykonujesz polecenie. Czyli współpracujesz po części z policjantem, z kurwą. Więc weźcie mnie, zacznijcie, przestańcie mnie wkurwiać tymi waszymi jakimiś zjebanymi teoriami, jakimiś zasadami z dupy. Dwie zasady są, jedynie na wolności. Nie sprzedawać i dupy nie dawać. To jest bajera ogólnopolska z Mielęcina. Są tylko dwie zasady.
Nie sprzedawać i dupy nie dawać. Nigdy nie byłem 60, nigdy nie byłem koronnym, nigdy nikogo nie dałem i w dupę też się nie jebałem. I odpierdolcie się ode mnie wszyscy. Powiedz tej grubej świni, że w chuju to mam, co on tam mówi, no. Okej, to teraz posłuchaj, mięso. Jeżeli chodzi o grypsowanie, to na wolności się o nim nie rozmawia. To jest jedno. Jeżeli chodzi tobie o to nie sprzedawać, to samo przez siebie mówi, że nie można się zadawać z konfidentami. Bo jeżeli się zadaje z konfidentem. Zresztą stare przysłowie już tak mówi. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Więc co ty mi chcesz teraz mówić? I w ogóle o czym ty mówisz? O wolności? O policji? Że ja nie mogę dokumentów pokazać policjantowi, że mam uciekać, bo ja współpracuję. Boże, ty mi mówisz, idź do piaskownicy? Chłopie, ty pomyśl, co ty robisz, co ty mówisz? Kim ty jesteś w ogóle? Kim ty jesteś albo czym ty jesteś? Jeżeli chodzi o grypsowanie, mówię tobie, nie rozmawia się o nim na wolności. W ogóle. I jeżeli się o nim rozmawia, to wiesz, co się dostaje i gdzie. I wiesz, co i gdzie sobie włożyłeś. Także, mięso, trzymaj to tam już, gdzie to masz. No tyle, mięso. Dużo zdrowia dla ciebie, dla masy. Żebyście jak najdłużej mogli żyć razem. No mów, kolego, mów, proszę. Dobrze, no bo tam na zakończenie, no oczywiście z tym prawo jazdy, tam współpracą z policjantem, że pokażesz dokumenty, miło, dobrze. No nie pokazuję dokumentów takie, jak ty wyświetlasz i nie mówię na temat tego, co wolno, a co nie wolno, bo to, co opowiadasz, to są bajki, kurwa, i właśnie o żółtej ciężarce. Nie przepinaj, nie przepinaj tylko. Tak, nie, na zakończenie no, zwaliłeś się do mnie, słuchaj, ja już nie będę tego powtarzał, bo ty wiesz, kim jesteś, co robiłeś i co z tobą zrobili. Także to już jest, pochwal się wszystkim, jak się umawiałeś ze mną, kurna, pod skrzydłami. Powiedz to prawdę, powiedz, miej te jaja tak zwane i kto przyjechał, PZ-y z Opatrzewskiej. Później za pół godziny byliśmy na Dickensa umówieni, kto przyjechał zamiast ciebie. No oczywiście PZ-y z Opatrzewskiej, prosili, żeby cię zostawić w spokoju. Także tutaj to jest 100%, bo ze mną rozmawiałeś. Aż to tyle razy mówiłem, dlaczego się nie odniesiesz do tego? Wystarczy powiedzieć, że nieprawda, że to był kto inny, to był Kazik z Poczty. To byłeś ty, dobrze wiesz o tym. I teraz wrócę jeszcze do tematu tego, że ty opowiadasz, że ja mam firmę, już to tyle razy mówiłem. Daję ci tydzień czasu na udowodnienie tego, że ja prowadzę firmę Stop Konfidentom razem z tym, ze Szlachetem i razem Szlachet ze mną zarabia. Jeżeli nie udowodnisz tego, to każdy wie, że zaoczernianie jest co w co. Czyli masz tydzień czasu, pokaż kwity, pokaż dokumenty, bo skoro wiesz, że jest taka firma Stop Konfidentom, no to weź tam, dojdziesz do, nie wiem, przez tych swoich współpracowników, czy tam tą panią, którą pukasz, a mąż później się dowiedział i powiedział, zgodził się na to pukanie, ale że ma z tobą coś tam też dorobić. Nie wiem, czy ty od niej bierzesz informacje, czy jej przekazujesz informacje, nie wiem, co bierzesz jeszcze i w co. Także tutaj to też sobie, to przez niego sobie tego męża policjanta sobie wyjaśni. Ty wiesz, o czym mówię, nie przejmuj się. Ja przynajmniej nie rzucam słów na wiatr, tak jak ty. Masz tydzień czasu, żeby ludzie, pokaż ludziom, że ja pracowałem, czy jestem wspólnikiem, czy złotówkę zarobiłem ze Szlachetem w jakiś sposób, po cichu może, bo to wszystko będziecie wiedzieli. Przecież pokaż to swoim co cię subskrybują, czy tam masz followersy, pokaż to ludziom, tak, Misiek jest współpracował z 60. Więc i teraz ci powiem tak, za to, co ty tak kłamiesz bezczelnie i wybielasz się, że jesteś taki, to ci powiem, jesteś, nie pasujesz do Szlacheta. To sobie wyobraź, skoro Szlachet jest, kurwa, już jest cienki, no to ty kim jesteś? Ty jesteś już, kurwa, poniżej wszystkiego. Także to na tej zasadzie to tak wygląda. I ja mówię, tydzień czasu, pokaż dokumenty, że ja współpracowałem, czy tam, kurwa, nie wiem, byłem wspólnikiem, jestem wspólnikiem ze Szlachetem. Bo mówię, to oczerniać nie wolno. No, także już masz tydzień czasu.
No ale nie, no bez sensu, tydzień czasu tam. W ogóle ja myślę, że tutaj żadne rozmowy nie mają sensu, bo nie ma z kim rozmawiać. Ale to ja ci... Ja, przerwę, ja ci powiedziałem, że ty będziesz mówił same rzeczy, które są do sprawdzenia, a on i tak będzie zaprzeczał. To jest normalne, bo to już taki typek jest, no. Co tu dużo mówić, no. Zobaczymy, no zobaczysz. Zawsze, to tobie też powiedział, uczeń jest, że ja... Zawsze uczeń jest taki jak nauczyciel. No tak, no. Kurwa, no to ręce opadają. No. Tak samo widzisz teraz, wysłałem tam ten jak ładnie się wysprzęgla ten główny, ten szefcio. No to przecież skoro starzy wiedzieli, no to i ochroniarz nie wiedział, no to widzisz, mówisz, że on nie wiedział, kurde, że on 94 już był, współpracował. Jeszcze mało tego, pomawia innych, ja nie wiem, oczywiście ja nie będę tego rozkminiał, że jeszcze Wanik, że jeszcze tam Słowik, że Raźniak, nie wiem, to tutaj akurat nie będę w ogóle się wtrącał, to bo to nie jest mój temat. Ale że oni też byli konfidentami, tylko to dlaczego te wyroki podostawali, a Masa nie dostał, skoro oni też byli. Nie bardzo rozumiem, jak to się dzieje. Masa był informatorem, oni też. I dlaczego oni nie dostali? Dlaczego oni dostali wyroki, a Masa nie dostał? Ktoś może słabi byli albo coś. Chyba tylko pan Parasol nie był informatorem z jego tego pisania, ale za to wiedział, że jest konfidentem. Wiedział ode mnie, bo ja mu mówiłem, także nie przejmuj się. Jest to straszna żenada. Bo koło Mieszczaka mięso naprawdę nie widzę jakichś takich poważnych ludzi. Nie wiem dlaczego. On mówi, że on taki sztywny. I nie ma nikogo poważnego w jego wywiadach. Czy ja może nie wszystkie oglądałem i może... Może coś pominąłem. Jeżeli pominąłem, to ja bardzo przepraszam, nie? Ale pewnie nic nie straciłeś, nie przejmuj się. Nie, znaczy, jeżeli pominąłem kogoś normalnego, to ja bardzo przepraszam. Ja już wielokrotnie mówiłem, owszem, ja nie, niech on sobie będzie tym redaktorem, niech on sobie nagrywa ten program. Ja mu nie ani nie zazdroszczę, ani niech on to robi, tylko niech robi to rzetelnie i prawdziwie, a niech nie robi tego na lewo, no bo na lewo to po prostu szarga czyjąś opinię. Oczywiście już wiesz, no ludzie już przejrzeli na oczy, ale wiesz, gdybym miał jakąś mocną, to przecież wiesz, słuchaj, trzeba by się tłumaczyć jakieś tamte, ale po co? No przecież ja mam się tłumaczyć, jak ja wiem, kurde, że ja nic z nikim nie robiłem, z żadną 60 interesów, no człowieku, no. No to przecież co ja mam się tłumaczyć? Ja nie mówię, że nie znam, ja znam różnych tych, ale to nie znaczy, że ja mam się opowiadać z nimi. Powiem co innego, Misiek, że z tego, co on pokazał, to nawet się nie ma przed kim tłumaczyć. No ja wiem, Janek, ja tylko mi chodzi, żeby wreszcie ci odbiorcy jego tych filmików ja chciałbym wyzwolić świat od konfidentów i od zakłamania, tak. Bo każdy konfident może nakłamać co chce, a prokurator może to przyklepać. Wiele jest takich przypadków, że ludzie siedzą za to, czego nie zrobili. Ale nie chodzi mi też tylko o to. Tylko chodzi mi o to, że jak można promować takie zło? No właśnie. No bo skoro ja coś zrobię sam, to ty masz za to iść siedzieć, bo ja powiedziałem, tak? No. Nie, absolutnie. No skoro ja coś robię, to ja to przyjmuję na klatę i ja sobie za to siedzę, ja za to odpowiadam i nikt do mnie nie ma pretensji o nic, bo ja coś zrobiłem, ja wiedziałem, że ja za to odpowiem, prawda? I dokładnie. Jeżeli chodzi o świat taki normalnych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z przestępstwami, i ja zrobiłem coś złego i zarobiłem albo nie zarobiłem, zbiłem kogoś, zrobiłem cokolwiek, ja idę tam, gdzie moje miejsce i odpowiem za to, a nie ty odpowiesz za to, co ja zrobiłem. Jeszcze może tym bardziej, że
Ty na przykład tego nie zrobiłeś, ale masz taką przeszłość, a nie inną i ciebie zamkną, bo ja powiedziałem to. Tak, i ty nie będziesz miała nic. Ale ilu takich jest, ile takich przypadków jest, wiesz, no to jest normalne. Ja to, wiesz, no to chodzi głównie właśnie o to, żeby właśnie ci ludzie to przejrzeli na oczy, bo, no bo nie, to nie, wiesz, to nie, no nie wolno by oczerniać. Słuchaj, samo to jest tak obłudne, tak zakłamane, że no zła krew zalewa człowieka, wiesz. I ta niemoc, bo każdy jakiś tam podkola zdają, a to faktycznie mógł tak zrobić i tak dalej. Oj, to, no przecież też tam jakiś tam, nie wiem, to rok temu czy ileś tam coś na temat, coś tam się, bo ktoś zwalał się do mnie, ktoś tam mu tam mruknąłem, a on mówi, zobaczymy, ty uważaj, bo jeszcze przed tobą siedzenie. No to ja już mnie przygotowywał, że będę siedział. No to, i to jest tam, wiesz, wysyłał do mnie. No taki to, no wariat, no, znaczy inaczej. Oni są już tak kurecięcy, że już nawet to są ratlerki, wiesz. On w necie chce być pitbullem, no ale chłopie, do pitbulla to ci daleko, no niestety, to ani charakteru, ani siły, no to a ten ratlerek łapie za spodnie, próbuje szargać, no to tylko tak człowiek nogą macha, żeby odpadł, a nic więcej, no. Dokładnie. Mata tak samo chciał uwolnić miasto od dziada i wariata, nie? Nie, no. Powiem tak, szkoda gadać, to jest straszna żenada i ci pisarze są naprawdę bardzo fajni, ale no, nie dla poważnych ludzi, tylko dla dzieci. Fajni są tylko, żeby ich inni nie naśladowali. Dokładnie. No tak, bo to taka sytuacja jest. No. Także no. Widzisz, no, tutaj ten widzisz, ten zwala się do mnie, tu gruba świnio, nie, jakieś nie, tam. Nie zwracaj uwagi, bo nie ma na kogo. Nie, ja się śmieję, Janek, bo to jest ich niemoc. Zobacz, jacy są maluczcy. Jeszcze raz, panowie, jak chcecie coś od nas, zapraszamy na walkę. Zapraszamy. Tak, dokładnie. Oni, wiesz, to jest takie maluczkie, wiesz, ale oni się nie odezwą, a to wiesz, takie te jego takie zagrywki, że ja się tam o jedynki boję, że to, no to kurde, no, wiesz, no, że, to nie ma już o czym mówić nawet. Dobra, Misiek, spotkamy się następnym razem, to będziemy rozmawiać o czymś innym, już nie o tych panach. Ale nie, to jeszcze może dokończę, bo tam, wiesz, słuchaj, była jakaś tam propozycja, tak już chyba mówiłem nawet, 2 miliony chciał za walkę ze mną i jeszcze, żeby to gdzieś w komórce było, nie na żadnej tego. No to dobra, wyobraź sobie. Może nawet by się teraz znalazł ktoś, żeby taka walka była, z tym, że słuchaj, to samo jest z mięśniakiem. Nie ma takiej opcji, za dużo chłopaków do mnie pisało, że nie mam prawa dać zarabiać takim kurwa gościom. Bo jak jeżeli ja jestem taki rozrzutny, to powinien dać zrobić od nas chłopakom, a nie, okay. Nie będę ich nawet nazywał. Charytatywnie nawet mogę się bić. No to my im tę propozycję właśnie złożyliśmy na przygotowania. A zresztą oni mają, skoro prowadzą takie działalności gospodarcze, to mają na przygotowania. My też nie będziemy brali na przygotowania. Na cel charytatywny można przekazać te pieniądze. Jak największą sumę z PPW całą można przekazać na oczywiście firma, która to by zorganizowała, niech sobie to zorganizuje, a jeszcze na szczytny cel. No i niech wychodzą i tyle. Także pan Jarosław, jak to się mówi, i ty Grzesiu, dawajcie, ćwiczcie, mówcie kiedy wychodzimy. Może być to normalnie z sędzią, może być bez sędziego, aż któregoś wyniosą. Jak tam wam pasuje? Oczywiście mówię, to będzie perpetuum, jak chcecie, nie będzie, ale przekażę te wszystkie pieniądze, które firma ta, czy jakieś tam złoży, to przekazujemy na szczytny cel. My nie mówimy już na nasz temat, wy tak samo nie mówcie na nasz, a jak chcecie, to zapraszamy. I żegnamy się z widzami, prawda? Do widzenia. Pozdrawiamy was serdecznie. I myślę, że lada dzień się spotkamy, jak chcecie. Pozdrawiamy wszystkich.
wszystkich dobrych chłopaków, sportowych zakapiorów i oglądajcie nasz kanał, jakby będą ciekawe historie. Na pewno, słuchajcie, to wam 100% gwarantujemy, że tu nie będzie ściemniania. Tutaj, jeżeli nawet będzie gorzka prawda, to będzie ta prawda, a tu nikt nie będzie kury kolorował, tak jak tam, że byli tacy, kozacy. Ja już to kiedyś dawno już wyjaśniałem u Szatkowskiego w programach. To nikt się nie odnosił, bo ja, no jednak mówię prawdę. No. I także, słuchajcie, to ani Janek, ani ja nie ściemnimy. No bo co, bo później ktoś mi powie nam sprawdzamy. Tak jak ja na przykład jeszcze dzisiaj, nie wiem, dzisiaj teraz mu powiedziałem do mięśniaka, sprawdzam cię, pokaż dokumenty. Nie masz, to zamknij cipkę i tyle. Prawda zawsze wychodzi na jaw. Dokładnie. No. Dokładnie. Pozdrawiamy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Do zobaczenia. No hejka. No hejka.